Dzień dobry, TVN wraca na antenę, ale czegoś takiego jeszcze nie było. Nowe studio to tylko początek. Dzień dobry, TVN powróciło po wakacjach do swojej tradycyjnej formy, choć dziś nie jest to może najlepsze określenie. W programie zaszły bowiem duże zmiany, a zainaugurowane zostały z prawdziwą pompą. Dzień dobry, TVN. Idzie nowe. Dzień dobry, TVN. Zgodnie z zapowiedziami przywitało w poniedziałek widzów w odmienionym studiu. Na ekranie pojawili się Marcin Prokop i Dorota Wellman, którzy zaprosili oglądających w swoje nowe progi. Nareszcie, po wielu tygodniach przygotowań, wreszcie mamy nowe studio. Wreszcie wszystko działa, przynajmniej na razie. Wreszcie możemy Państwu powiedzieć, witamy po wakacjach, dzień dobry TVN, zapewniał prezenter. Szybko okazało się, że to nie koniec niespodzianek. W tym wyjątkowym dla programu dniu nie mogło zabraknąć również. Zobaczcie sami. Dzień dobry TVN odmienione. Dorota Wellman przypomniała widzom, że od poniedziałku program rozpoczynać będzie się nieco wcześniej, już od 7:45. W pierwszym dniu odświeżonego Dzień dobry TVN w studiu zjawiły się również pozostałe dwie pary prezenterów. Damian Michałowski i Paulina Krupińska oraz Krzysztof Skurzyński i Ewa Drzyzga. Wszyscy gospodarze uczestniczyli w przecinaniu czerwonej wstęgi, która miała symbolizować nowy początek show. Ku zaskoczeniu widzów, produkcja przygotowała dla nich nie lada niespodziankę. Niespodzianka w Dzień dobry TVN. Podczas przecinania wstęgi kamera skierowała się na Miejską Orkiestrę Dętą z Lublińca, która w poniedziałek gościła w Dzień dobry TVN. Muzycy wykonali specjalną interpretację motywu przewodniego programu. To nie koniec nowości w show. W jednym z ostatnich wywiadów Lidia Kazen, dyrektorka programowa TVN, zapowiedziała, że wkrótce format zostać może wzbogacony o kolejną, czwartą parę prezenterów. Fani programu są zachwyceni zmianami w programie, o czym nie wahali się poinformować w zamieszczanych w sieci komentarzach. Ale fajna ekipa, będzie mój ulubiony zestaw. Bardzo się cieszę, że wróciliście. Super prowadzący, program również. Pozdrawiam Was serdecznie. Najlepsze duety w stacji. Teraz na pewno będę oglądać DDTVN. Super, czytamy we wpisach internautów.